Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać, pogoda nas dalej nie rozpieszcza, cały czas parzy. A żeby nie kisić się w domu, dzisiaj wybierzemy się do sklepu ISK. Potrzebujemy parę rzeczy, więc zabierzemy Was z nami. Ze względu na to, że parę osób pisało, że chcą porównać ceny, jakie ceny są tutaj w sklepach, więc Wam to dzisiaj też pokażemy. Po powrocie zabierzemy się za zupę z dyni, która urosła u nas w ogródku. Więc zostańcie z nami. A tymczasem wybieramy się na zakupy. Yo! Tym oto sposobem znajdujemy się w ISK-u. Takie biurko, 80 euro. Pod komputer. Zobaczcie. T325. Cały stół 599. Krzesła po 75. Tutaj komplet 329, zależy od sam stolik 149. 429 cały komplet u góry na czarny, a najtańszy za 259, ale to już z innymi krzesłami. Sam stół 149. Jedno krzesełko 25. Lampki tutaj mają drogie, wam powiem. No 15-20 euro ta na przykład. Ale lecimy dalej. O, tu macie takie szafki. Zobaczcie. I zaraz wam pokażę ceny. 55 euro. 70 w szerokości, 197 wysokości, 5 półek można powiedzieć. Tu są po 50, po 40, po 30. No nie jest aż tak drogo. W sumie nawet bym powiedział, że tanie. Cała ta duża, fajna, elegancka, ze 149 na 110. Tak jak mówię, jest tu bardzo dużo mebli, mebelków. Ja wam oczywiście wszystkiego nie będę pokazywał, bo tylko wpadliśmy po rzecz, którą my sobie zabierzemy. Lustro. Takie duże lustro. Zobaczcie. Jestem i ja. 40 euro. Dobra, ja lecę po te rzeczy co do mnie i powoli zawijam się na chatę. Może jeszcze jakieś przebitki z centów rzucę. Haha! Znajdujemy się już w kuchni, jesteśmy po zakupach. Musieliśmy do sypialni sobie dwie rolety tam walnąć, bo jak wiecie, ja zasypiam tylko jak jest ciemno, naprawdę ciemno, nawet lampka z zegarkami wkurza. Ale nie o tym, zabieramy się za zupę z dyni. Zobaczcie, jaka dziadyga! Jak piłka lekarska, można powiedzieć. Ciężka w cholerę. Oczywiście z całej nie będziemy robić, bo to dla armii oczywiście nie gotujemy, tylko dla nas dwoje. Więc zabieramy się powoli do tego, ale w międzyczasie jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale w Holandii są często, co roku w sumie, przepraszam, co roku są konkursy na wielkość dyni i pod wagą dyni. Można wygrać 1000 euro i mam takiego kolegę w pracy, oczywiście Holendra, i on startuje w takich zawodach, będziecie gdzieś mieli zdjęcie z boku. Wyhodował dynię o wadze 650 kg, na ten rejon to była największa dynia, więc dostał ta cena do kieszeni. Może w przyszłym roku też z tym wystartuje, nie wiem, namawiam je, ale no zobaczymy. No tu bez żadnych specyfików, natural wam powiem, bez niczego. Urosła taka, no dość sporo waży, oczywiście wygrać bym nie wygrał, ale w przyszłym roku może startuje. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. On dostał 1000 euro, a te wielkie dynie, one oczywiście nie są zdatne do jedzenia, te bardzo duże, więc są wykupowane przez jakieś tam miasta. Na przykład jedna dynia w zeszłym roku trafiła do Amsterdamu na taki mostek, jak wiecie, nad kanałem jest, i ona stała sobie po środku po prostu, żeby cieszyć oko, bo bardzo Holendrzy lubią pompony, jak to się mówi u nich, więc sobie hodują. Ale nie o tym, zabieramy się za gotowanie. Jak tu widzicie, mamy dwa jabłuszka już przyszykowane.
Do tego marcheweczka, ziemniaczki, cebula. I teraz tak, liść laurowy wrzucamy, trochę magii, kurkuma, ziele angielskie, pieprz, sól, no i kostki rosołowe. Więc za chwilę zobaczycie efekt końcowy, a ja się zabieram za krojenie dalej. Ja! Jestem z powrotem! Zobaczcie, jaka magia. Już mamy wszystko w kawałkach, dynia zdrowa, aż pachnie. Cebulka, wszystko w kostkę, zaraz to wrzucamy do gara. Miało być oczywiście tylko dla nas, ale wyszło znowu chyba jak zawsze dla całej armii. Jak co, ktoś jest głodny, zapraszamy. A my się bierzemy za gotowanie, bo jednak to musi być trochę gotowane. Na początku wrzucimy do tego liść laurowy, ziele angielskie, trochę wody, się to będzie gotowało. Później liścia trzeba wyciągnąć, nie z liścia, tylko liścia trzeba wyciągnąć. Ziele też trzeba wyciągnąć, bo jak wiecie, trzeba resztę całą poblendować. Więc czekamy na efekt końcowy, bo już robię się kurczę głodny. Dobra, lecimy. Tak, moi drodzy, zupka już zblendowana. Zobaczcie, jak wygląda. Kremik. Gęsty, prawie jak kisiel. Zaraz spróbujemy. Jak chcecie przepis, to pisać. No, pachnie zacnie. A smak pieści wszystkie kubki smakowe. No naprawdę elegancja Francja. Polecam, zupka z dyni. Zdrowa, pyszna i bardzo szybko mi idzie zrobić. Więc ja sobie tu podjem. Trzymajcie się, zdrówka, szczęścia i do następnego, moje mordeczki. Yo!